kochani, właśnie się zabieram za metamorfozę mojego fotela. Ze względu na to, że jutro mam przyjęcie urodzinowe, a mój fotel wygląda w ten sposób, postanowiłam go przemalować i troszeczkę odświeżyć. Może nie uda mi się zrobić wszystkiego dzisiaj, ale przynajmniej się zabiorę za malowanie oparcia i sklejenie go, bo jak widzicie, dzieciaki niestety przy zabawie złamały oparcie fotela i teraz trzeba je naprawić. Tak samo to nie wygląda zbyt estetycznie i na pierwszy rzut oka od razu rzuca się w oczy. Dlatego też przede wszystkim wybrałam farby i to jest, są farby kredowe. Tutaj są kolory zaznaczone, które wybrałam, ponieważ każdy z tych kolorów można ze sobą dowolnie łączyć, tworząc naprawdę przepiękne kompozycje. Kupiłam też książkę, żeby się troszeczkę zainspirować, dlatego żeby ten fotel nie był taki zwyczajny, żeby nie był no tylko i wyłącznie tak jak teraz był zrobiony na biało czy kremowo, tylko żeby miał różne odcienie i żeby był bardzo, bardzo ciekawy. Dobierałam do niego też materiał, ale o tym opowiem Wam troszeczkę później. No i tak jak mówię, pierwsze co zrobiłam, to spędziłam wieczór na czytaniu wszystkich ciekawych trików, jakie można zrobić z farbami kredytowymi. Łącznie z farbowaniem, jak widzicie, tkanin. No, ale przejdźmy do rzeczy. Wybrałam przede wszystkim farbę błękitną, to jest Louis Blue oraz napoleoński błękit. No i spróbujemy z tych dwóch farb zrobić coś fajnego. Ale pierwsze co zrobimy, to skleimy oparcie fotela. Paleta barw farb Annie Sloan jest naprawdę zachwycająca. Trudno było się zdecydować na takie, a nie inne kolory. Mimo wszystko, właśnie tak jak mówię, w błękitach myślę, będzie temu fotelowi do twarzy. Mam już przygotowany klej, za chwileczkę skleję ten fragment, tylko że obawiam się ze względu na to, że jest to fragment narażony na dosyć spore obciążenie, czy klej wystarczy, dlatego spróbuję też użyć gwoździa. Zaraz Wam pokażę, jak się do tego zabrałam. Wybrałam zwykły klej do drewna, taki biały. Tak się go po prostu aplikuje. Teraz nie będę już dokładnie pokazywać, bo chcę dokładnie to skleić, więc pozwolicie, że... O, aplikujemy klej, nie żałujemy go. I sklejamy. A żeby to wszystko przytrzymać, wbijamy gwoździk. Nie przejmujemy się nadmiarem kleju, to i tak wszystko później da się usunąć. A poza tym malujemy kolor kryjącą farbą, także nie musimy się przejmować naprawdę takimi drobiazgami jak nadmiar farby, nadmiar kleju czy nadmiar czy jakieś ubytki w farbie. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Dobra, wbijamy gwoździk, tak jak Wam opowiadałam, od tylnej strony, tak żeby nie był zupełnie widoczny po pomalowaniu. Tak to wygląda po przejściach, czyli po wkręceniu właściwie wkrętu. I teraz będziemy zdejmować, ponieważ tutaj musi to ładnie sobie wyschnąć, związać się, potem będziemy jeszcze używać szpachli, więc tak to wygląda. O, widzicie, kapie mi na podłogę klej. No i w każdym razie, jak to wyschnie, to zabierzemy się za malowanie. Jak widzicie, zdjęłam już te wszystkie dekoracje, które były lamówkę, tak to się mówi w krawiectwie. To, co przykrywało te brzydkie
Przy okazji montażu gwoździków troszeczkę mi się krzesełko naruszyło. Poza tym nie wszystko dokładnie się skleiło i powstała taka przerwa. Dlatego, aby po prostu nie było to widoczne pod farbą, trzeba to zaszpachlować. No więc wybrałam sobie szpachlówkę do drewna. Jakąś nieznana firma. Ważne, że produkt polski. I to mi się najbardziej podoba. I szpachlujemy tutaj w miejscu, gdzie po prostu powstały ubytki, szczególnie tutaj na łączeniu. Kiedy nasza szpachla już wyschła, możemy przystąpić do szlifowania. Okay, teraz przechodzimy do najprzyjemniejszej rzeczy, czyli do malowania. Na pierwszy ogień pójdzie ciemno-granatowa napoleoński błękit farba Ensloan. A co ciekawe, zobaczcie, jak wygląda to pudełko, to opakowanie. Kurczę, to złoto pięknie, po prostu pięknie. Widać, że ta farba jest z wyższej półki. O, to nie jest taki ciemny kolor. Trzeba dokładnie wymieszać farbę przed rozpoczęciem malowania. Na dole jest gęsta, a na górze, jak wiadomo, jest rzadka. Super. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, maluje się fantastycznie, po prostu fantastycznie tą farbą, do tego stopnia, że w szybki sposób zakryje tą zniszczoną powierzchnię, także jutro goście będą po prostu widzieli zupełnie nowy fotel. Naprawdę pokrywa perfekcyjnie, matowo, gładko. Wszystkie, zobaczcie, to takie najmniejsze zakamarki, widzicie? Wszystko jest pięknie. Pięknie przykryte. Genialnie się po prostu korzysta z tego pędzla. To też jest oryginalny pędzel Annie Sloan. No i powiem szczerze, wszystko razem robi ogromne wrażenie. Wiecie, że ja maluję bardzo często, więc jakby temat malowania mam opanowane. Maluję szafki kuchenne, MDF, wszystko. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o taką naprawdę szybką metamorfozę, szybkie malowanie, no to chyba jeden z lepszych produktów. Tak wygląda nasz fotel po pierwszym malowaniu. Jak widzicie, ma bardzo, bardzo ciemny, intensywny kolor, ale nie we wszystkich miejscach pokryty jest dobrze farbą. No ale oczywiście to jest pierwsze malowanie i pamiętajmy, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Absolutnie jest to normalne. Zaraz będę nakładała drugą warstwę. Zdecydowanie muszę zerwać to okrycie, tą tapicerkę, ze względu na to, że no są miejsca, no jak widzicie, gdzie ten kolor ani za pierwszym razem, kiedy był fotel kremowy, ani za drugim nie został dobrze pomalowany. Dlatego to trzeba koniecznie zebrać. Tutaj tak samo. Także za chwileczkę zaczniemy od tego, że zrywamy jednak tą tapicerkę i bierzemy się porządnie za malowanie. Dokładnie. Dokładnie. I myślę, że pojedziemy jeszcze raz z ciemnym granatem, a potem będziemy troszeczkę wybielać jasnym. Zresztą myślę, że całe to malowanie będzie wielkim eksperymentem i będziemy tworzyć coś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak nam się nie spodoba, to znów przemalujemy. W końcu farby są tak fajne i tak dobrze się nimi maluje, że to naprawdę nie jest problem. Jeśli nam się coś nie spodoba, możemy szybko po prostu ten. O, patrzcie, widzicie? Szybko ten efekt zmienić.
A dzieje się tak dlatego, że po skończonym malowaniu te farby będzie trzeba po prostu pokryć woskiem, żeby nie brudziły. Więc nie przejmujcie się tym, to tak nie będzie. W momencie, kiedy już będzie fotel pomalowany, to wtedy zafaskujemy to pięknie. Będzie się bardziej błyszczał, nie będzie taki matowy. No i nie będzie tak brudził, mam nadzieję. Po zdjęciu materiału i tapicerki tej poprzedniej, fotel prezentuje się w ten sposób. Widzicie? Pod spodem gąbkę mam zamiar to zostawić i jednak przykryć materiałem, ze względu na to, że jest ona w dobrym stanie. Tutaj zdjęłam ją ze względu na to, żeby móc spokojnie pomalować te fragmenty, które z tyłu są niepomalowane. No i też wiadomo, muszę domalować takie właśnie fragmenty. Dobra, słuchajcie, biorę się do malowania, jest piękna pogoda. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się zrobić znacznie więcej. Jak widzicie, po drugiej warstwie farba dokładnie przykryła wszystko, tak naprawdę, wszystkie zagłębienia. I teraz jest bardzo fajnie, tylko chciałabym coś jeszcze, prawda? Nie jest to taki efekt, jaki chciałam osiągnąć, a mianowicie jest to granatowy fotel, ale czegoś mu brakuje. Dlatego postanowiłam, żeby go troszeczkę rozjaśnić, to użyję farby takiej jasno-niebieskiej, taki błękit i zobaczymy. Być może będą jakieś przecierki. Jeszcze nie wiem, bo nad tym się nie zastanawiałam. Myślę, że będę improwizować. Także od czego zaczynamy? Zaczynamy właśnie od takiego ciemno pomalowanego fotela dwoma warstwami farby Ain Sloan. I teraz będziemy nakładać kolejną warstwę, a myślę, że zakończy się na wosku. Teraz zaczynam malować jasno-niebieską farbą. Na ciemnogranatowym fotelu nakładam warstwę jasno-błękitną. Zobaczymy, jak wyjdzie to w całości, bo na razie fotel jest, jak widzicie, bardzo, bardzo ciemny. Słuchajcie, muszę Wam opowiedzieć o swoich wrażeniach z malowania farbą Ain Sloan. Początkowo, jak pomalowałam na granatowo, wydawało mi się, że to zwykła farba, która ma po prostu taką, a nie inną konsystencję i pokrywa fotel taką dosyć szorstką powierzchnią farby kredowej. Jednak w momencie, kiedy zaczęłam nakładać drugą warstwę, jasno-niebieską, doznałam, że tak powiem, objawienia. Dlatego, bo chodzi o to, że gdybyśmy pokryli ciemną farbę jasną farbą i gdyby to była zwykła farba akrylowa, to nie moglibyśmy uzyskać takiego efektu, jaki możemy uzyskać tutaj. Wystarczy mocniej pociągnąć pędzlem i już tworzą się bardzo ciekawe, nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie, takie bardzo ciekawe kolorystyczne cienie. Ogólnie fotel nie jest pomalowany w zwykły sposób, nie jest to tylko i wyłącznie pokrycie kolejnej warstwy farby. Jest to po prostu zabawa z kolorem i artystyczne wariacje na temat malowania kolorem niebieskim. Wystarczy pokryć ciemną farbę jasną, aby uzyskać różnorodne efekty, w zależności od tego, ile warstw jasnej farby nakładamy. Jasno-niebieskiej farby, możemy uzyskać ciemniejszy lub jaśniejszy kolor. Najlepiej bym mogła pokazać Wam to tutaj, tylko że nie wiem, czy to dobrze widać. Widzicie? Takie żłobki. I ja wcale nie używam żadnego papieru ścieralnego lub nie zmieniam. Po prostu pokrywam kolejną warstwą farby i uzyskuje taki efekt. Przebija troszeczkę ten granat, ale z drugiej strony jest już niebieski. Tutaj jest nie do końca pomalowane, ale chodzi o to, że można zrobić naprawdę coś niezwykłego. Inny fotel niż niezwykły. Dlatego naprawdę podoba mi się. Podoba mi się malowanie tą farbą i podobają mi się efekty, jakie można uzyskać za pomocą właśnie tej farby.
Nie widać białego. Zabieramy się za wycięcie z wybranego przez nas materiału dokładnie takiego samego kształtu jak poprzednio. Oczywiście oprócz tego kształtu trzeba zostawić kilka centymetr, przynajmniej półtora, za które przytwierdzimy materiał do krzesła za pomocą zszywacza. Tak to będzie wyglądało. Tutaj mamy starą gąbkę, nie muszę jej wymieniać, jest w całkiem dobrym stanie. I tylko trzeba po prostu dopasować materiał i pięknie to ładnie przytwierdzić do oparcia krzesła. Kiedy wosk już wyschnie, przykładamy materiał wycięty tutaj, z tej strony, a następnie kierując się kształtem gąbki, przytwierdzamy materiał za pomocą zszywacza. I tak robimy. Następnie doczepiamy gąbkę, a gdy to już będzie zrobione, dodajemy kolejną warstwę materiału z tej strony. I w ten sposób będziemy mieć pięknie obite krzesło. Zaraz zobaczycie jak. Jak widzicie, fotel jest już częściowo tapicerowany. To znaczy, za pomocą zszywacza przytwierdziłam materiał z jednej strony, włożyłam gąbkę i tak wygląda z drugiej strony. Teraz zastanawiam się, jak przytwierdzić tą koronkę, tak żeby po prostu było ładnie przykryte też szywacze. Tak wygląda fotel z odległości, zobaczcie. I za chwileczkę bierzemy się do ostatniego etapu wykończeniowego.